Cześć! Z jakiegoś powodu ubzdurałem sobie, że kolejny, czyli 101 dodatek do Magicka powinien pojawić się dopiero gdzieś we wrześniu. Zupełnie nie byłem przygotowany na to, że Blamborough premierę ma 2 sierpnia, czyli w zasadzie na dniach. Otrząsnąłem się z tego dopiero tydzień temu i zacząłem nadrabiać zaległości. Przyjrzyjmy się zatem, czym ten dodatek jest i co w nim znajdziemy, bo Blamborough zapowiada się arcyciekawie. Szczególnie pod względem stylistyki, ale nie zabraknie nowych mechanik i kart, które przyprawiają o zawrót głowy, bo wygląda na to, że power level nawet niektórych uncommonów jest przytłaczający. Zapraszam na eksplorację świata wiewiórek, oposów, lisów, szopów, borsuków, łosi, jeleni, sarn, dzików, lisów, kun, jenotów, wilków i lesi. Blamborough to zupełnie nowy plan o bardzo ciekawych regułach magii. Przypomina Lorwyn pod tym względem, że nie znajdziemy tu ludzi. Różni się natomiast tym, że nie ma tu też elfów ani żadnych innych popularnych ras humanoidalnych. Cały świat zamieszkany jest przez antropomorficzne zwierzęta, które jednak zachowują rozmiary charakterystyczne dla swoich ras. To znaczy, myszy i żaby będą nosić kapelusze i walczyć na miecze, ale nadal trawiasta polana będzie dla nich wielką dżunglą. Co ciekawe, wszyscy obcy, którzy trafiają do tego świata, przechodzą przemianę. Stąd widzieliście już pewnie Ralzareka jako wydrę, czy Jace'a w formie lisa. Wszystko to ubrane jest w bardzo ładną i spójną stylistykę, co sprawia, że Blamborough może się podobać. Do konstrukcji świata i historii w nim opowiedzianych przy okazji naszych tu odwiedzin jeszcze wrócę w osobnym materiale. Skupmy się na tych 281 kartach, które dostaniemy w ramach tego dodatku. Ponownie będziemy mogli trafić na fullartowe landy, ale tym razem będą one się trafiać w różnych wariantach odpowiadających porom roku. Najpopularniejsze mają być wiosenne, a najrzadsze zimowe. Bardzo fajny akcent, który również pasuje do całego klimatu tego świata. Na 281 numerach kolekcjonerskich się oczywiście nie kończy. Można powiedzieć, że to dopiero sugestia tego, co jeszcze Blamborough można znaleźć. Na początek wspomniane przedruki kart wędrowców i stworów w postaci zwierząt. Będzie takich kart 24, ale niestety będą one do trafienia tylko w kolektor z boosterach, w przypadku 20 z nich. Z kolei 4 znaleźć będzie można w odpowiadających im commander deckach. Jest to m.in. Jace the Mind Sculptor, także jest co otwierać. Podobnie w przypadku kart z alternatywnymi grafikami stworzonymi przez znanych japońskich ilustratorów. W ramach tej współpracy powstało 20 grafik, które do znalezienia będą również jedynie w kolektor z boosterach. Dodatkowo w tych japońskich będą dostępne w wariancie nazwanym Raised Foil, czyli z takimi złotymi obwódkami. Inny rodzaj alteracji grafik, nazwany Field Notes, dotyczyć będzie 8 bestii, które sieją nieszczęście w krainie Blamborough. Te będą już do trafienia w playboosterach. Wyglądają całkiem, natomiast jednym z nich jest Lynx, który moim zdaniem jest sam sobie kosmiczną kartą. Do tego będziemy mieli 42 showcase'y nazwane Woodland, które szczerze mówiąc nie za bardzo mi się podobają. Będą również Borderlessy, w tym i Free Tree City, również dostępne w 4 porach roku, co miło się składa, bo już wiem, jak będzie wyglądał mój playset. Mamy też kilka kart Extended Art, Etched Foil, no i oczywiście Buyabox Pro. Już zmęczyliście się tymi wariantami? Ja trochę tak, ale z kronikarskiego obowiązku musimy jeszcze przejść przez Special Guestów, bo i tu ich oczywiście nie zabraknie. Ponownie 10 kart zostało przedrukowanych z nowym artem pasującym do klimatu dodatku. Tym razem jednak mam wrażenie, że są to mocno średnie karty. To znaczy, chętnie otworzę Sword of Fire and Ice albo Ledger Shreddera, ale kto wpadł na pomysł, żeby wydrukować Swords to Plowshares po raz enty? Relentless Rats? Rat Colony? Frogmite? To nie są złe karty, ale mam wrażenie, że poprzedni goście byli zdecydowanie ciekawsi. Najzabawniejszy wśród nich jest oczywiście Toski, czyli wiedźmin z Kaldheimu, który dorobił się brody. Co ważne, Special Guesti to jedyny element z The List, jaki się w Blamborough pojawi. Nie widziałem co prawda nigdzie informacji o tym, żeby The List zostało zupełnie zlikwidowane, ale w tym momencie na to wygląda. Co akurat jest dobre, bo już i tak tych różnych cudów do trafienia jest wystarczająca ilość. No to chyba na tyle, jeśli chodzi o opcje. Gdzie te karty będzie można trafić? Oczywiście w Play i Collector Boosterach. Będzie też bundle z alternatywnym Thunder Trap Trainerem,
Będą cztery commander decki z pulą kart dostępną tylko tam. Swoją drogą te talie wyglądają znowu poprawnie i myślę, że spokojnie można się kierować flavorem przy wyborze. Niezły mana base, kilka ciekawych przedruków i ciekawe nowe karty, ale żadne nie wydają się broken. Jeśli ja miałbym na coś się zdecydować, to byłyby to wiewiórki, natomiast nie zdecyduję się, bo mam już 20 deków do commandera i nie mam ani czasu, ani ochoty się nimi bawić. Będą też nowe starter kity, również zawierające kilka unikarnych kart, natomiast zupełnie szczerze, jeśli już musicie jakiś starter kupować, to weźcie ten z Assassin's Creed'a. Moim zdaniem ten produkt jest po prostu zły, owszem przystępny cenowo, ale zupełnie nie ma co z nim potem zrobić, bo ani tego nie rozbudujesz, ani sprzedasz, a szybko widać, że dużo tutaj tym taliom brakuje. Będą też oczywiście pre-release paki, które nadal uważam za najlepszy produkt do zabawy i poznania nowego dodatku. I choć docelowo będzie on wykorzystywany w ramach turniejów przedpremierowych, które odbywać będą się już w ten weekend, to można je też kupić osobno. Mam nadzieję, że uda mi się na kilka takich pre wyrwać, bo termin jest bardzo mocno niefortunny. Wreszcie przy okazji Blamborough, choć nieco z boku, pojawiło się ogłoszenie dotyczące value boosterów. Pamiętacie może film, w którym opowiadałem Wam o playboosterach? Jak to Wizardzi doszli do wniosku, że były problemy po stronie graczy ze zrozumieniem, co jest gdzie i rozróżnieniem setboosterów od draftboosterów i że zalegał im towar na magazynach i ogólnie były same kłopoty. Remedium miały być playboostery i ograniczenie wyboru. Cóż, najwidoczniej w międzyczasie jakiś inny team nie dostał memo i pracował nad nowym typem boosterów – value packs. Nie minęło więc pół roku, od kiedy pożegnaliśmy draft i set boostery, a dostaliśmy najpierw Beyond Boosters do Assassin's Creed'a, co możemy pewnie jakoś zrozumieć jako jednorazowy secretlerowy wypad. Natomiast teraz pojawią się jeszcze value paczki, czyli boostery, które docelowo mają być skierowane do nowych graczy, nie będą nadawały się do grania limited i zawierać będą 7 kart. 3 komony, 2 uncommony i wildcard o dowolnej rzadkości oraz jedną kartę, która może być landem, folią albo special guestem. Czyli w większości przypadków mogą nawet nie zawierać ani jednej erki. No i szczerze, nie mieści mi się to w głowie, po co i czemu to ma w ogóle służyć. Nie znamy jeszcze dokładnej ceny, ale to będzie musiało kosztować grosze, żeby mieć jakikolwiek sens. Sam pracuję w korpo i wiem, że koła muńskie wolno mielą, to musiało być na jakimś etapie planowania już w momencie, kiedy ogłaszali playboostery, stąd to jest tak dziwne. Pożyjemy, zobaczymy. Ciekawy jestem, czy i do Polski trafi ten eksperyment i czy w ogóle będzie się sprzedawał. Co zwróciło też moją uwagę, to fakt, że w podstawowym secie mamy dosłownie kilka przedruków. Fabled Passage, Banishing Light, Uncharted Haven, no i Runaway Together. Ostatnio bywało ich trochę więcej, stąd zastanawiam się, czy jest to jakaś zmiana kierunku. No i zanim jeszcze przejdziemy do mechanik, chciałem tylko krótko pokazać Wam jeszcze istotne dla tego dodatku daty. Oczywiście pre zaczynamy w weekend 26 lipca. Storchampsy powinny odbywać się pod koniec sierpnia lub na początku września, podobnie jak Standard Showdown. Eventy warte wspomnienia przede wszystkim dlatego, że w nagrodach będą do zdobycia bardzo fajne promki, w tym Urza's Saga. Do MTG Areny dodatek trafi 30 lipca, natomiast najistotniejszą datą z punktu widzenia przede wszystkim graczy standardu będzie 2 sierpnia, kiedy to nastąpi rotacja. Niedawno okresy rotacji dodatków zostały wydłużone do 3 lat, no i ta data właśnie nadeszła. Kamigawa Neon Dynasty, Streets of New Capenna, Innistrad Crimson Vow i Midnight Hunt przestaną być legalne w standardzie od tego właśnie dnia. To oznacza, że talie oparte na Rafin, Ideniku, Tenacious Underdogu, Graveyard Trespasserze czy Wandering Emperor, które są sporą częścią obecnej mety, będą musiały fundamentalnie przemyśleć swoje istnienie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ostatnie sety są też naładowane mechanikami. Lepszymi czy gorszymi, ale na ilość nie można narzekać. No i podobnie jest w przypadku Blamborough. Jest o czym rozmawiać, zacznijmy więc od moim zdaniem najzabawniejszej spośród tych nowych mechanik, czyli gift. Zagrywając kartę z giftem, obiecujemy jednemu z przeciwników, co może być ważne w przypadku gry wieloosobowej, prezent opisany właśnie na tej karcie. Często jest to draw a card, jak na Dewdrop Cure, ale czasami token, jak na Parting Geście. Co ważne, na etapie zagrywania naszej karty ten prezent jest jedynie obietnicą, która zostanie zrealizowana tylko jeśli nasz czar zrezerwuje, albo nasz permanent wejdzie na stół. Czyli jeśli karta zostanie skontrowana, albo okaże się, że cele są nielegalne, no to nic z prezentu. W przypadku instantów i sorcery realizacja giftu zaczyna cały resolve spela.
To, czy zdecydujemy się zagrać kartę w trybie z giftem czy bez, zależy od nas. Ale często warto to robić, bo dzięki temu zyskujemy dodatkowy efekt, który wart jest tej delikatnej przewagi, jaką możemy przeciwnikowi wręczyć. Tak jak w przypadku wspomnianego dewdropa, zamiast wrócić dwie karty, możemy wrócić trzy, co w ogóle wygląda na całkiem chorą kartę. Drugą mechaniką jest pasza, czyli forage, który jest po prostu dodatkowym kosztem polegającym na wyegzajlowaniu trzech kart z grobu albo poświęceniem food tokena, które zyskują w kontekście dodatkowego znaczenia. Taki na przykład Curious Forager, jeśli zapłacimy dodatkowy koszt, pozwoli nam wrócić permanent do ręki, co w przypadku wiewiórki 3-2 za 3 many brzmi zupełnie nieźle. Kolejną mechaniką jest expend. W tym przypadku będziemy śledzić, ile many wydaliśmy w każdej turze i jeśli przekroczymy konkretną wartość, na przykład dla Baker's Bane Duo jest to 4, to triggerujemy efekt. Ten warunek możemy spełnić tylko raz na turę, karta musi leżeć na stole i obserwować wydawanie many, to znaczy nie widzi many wydanej zanim sama nie pojawiła się na stole, nie widzi tej wydanej na to, żeby ją samą zagrać. No interesuje nas tylko i wyłącznie wydawanie many, a nie to, co się z tą maną stanie. Efekt tej karty czy umiejętności już się dla niej nie liczą. Na tym nie koniec. Kolejną całkiem uczciwą umiejętnością jest Offspring, który sprawia, że nasze ludziki zyskują potomstwo, jeśli zapłacimy dodatkowy koszt. Tak, to jest kolejna wariacja na temat Kickera, który tym razem będzie wkładał nam tokeny, które są małą wersją naszych milusińskich. Bushi Bodyguard po zapłaceniu dodatkowego kosztu wkłada małego wiewióra, który jest jego kopią. Token jest dokładną kopią również pod względem kosztu. Jedyna różnica polega na power i toughnessie, które wynoszą 1. Co ciekawe, dodatek przewiduje całe morze tokenów, które pozwolą nam zilustrować potomstwo naszych kart. No i podobnie jak reszta kart, te są całkiem urocze. Dalej mamy Valiant, czyli prostą mechanikę, która powoduje dodatkowy efekt za każdym razem, kiedy po raz pierwszy w danej turze nasz stwór zostanie wycelowany przez nasze zaklęcie lub umiejętność. Co ważne, tury przeciwnika też się liczą, więc czasem warto będzie coś zachować tak, żeby skorzystać z Valiantu raz w swojej, a raz przeciwnika turze. Tu dobrym przykładem może być Emberheart Challenger, który swoją drogą w ogóle wygląda na interesującą kartę. No i wreszcie przejdźmy do nowych komandów, które oparte są o zupełnie nowy symbol odcisku łapki. W każdym kolorze mamy jedną taką kartę sezonu, która ma trzy warianty. Każdy z określonym kosztem łapek. Zagranie przez nas takiego sezonu pozwala nam wybrać dowolną kombinację modułów, dowolną ilość razy, pod warunkiem, że będą mieścić się kosztem w 5 łapkach. Czyli na przykład dla Season of Weaving możemy dobrać 5 kart, albo stworzyć dwie kopie i dobrać kartę, albo wrócić wszystko i dobrać dwie karty. Do wyboru do koloru. A każda z opcji całkiem przyzwoita, jak na czar za 6 many. Ciekawy jestem, czy chociaż w standardzie coś pograją, bo ich podstawową wadą jest fakt, że są sorcery. Wymienione do tej pory przeze mnie mechaniki czy keywordy to oczywiście nowości, natomiast przeglądając dodatek widziałem, że nie brakuje i starych powracających mechanik. Jest flashback, threshold czy ward. Z tych rzadziej pojawiających się wracają klasy, czyli enchantmenty, które będziemy mogli rozwijać do kolejnych trybów, jak w przypadku artysty, czy też będący wszystkimi typami stworów changeling. Pojawiają się też dwa rodzaje nowych kanterów, supply i blight, które same z siebie oczywiście nic nie robią, ale są sprawdzane przez konkretne karty, jak na przykład Rotten Mouth Viper. Teraz na tym etapie materiałów często pokazywałem Wam przedsprzedażowe ceny kart na kartmarkecie, natomiast na dzień dzisiejszy straciłem zaufanie do tego źródła, a amerykańskie serwisy i wróżki są słabym wyznacznikiem. To zawsze było wróżenie z fusów, ale mam wrażenie, że weszliśmy na nowy poziom abstrakcji. Połączmy sobie więc trochę ten element i zerknijmy na te karty, które uważam za najciekawsze, a przez to podejrzewam, że mogą być również tymi, które będą coś kosztować. Ten dodatek jest w ogóle pełen mocnych kart, gdzie dużo będzie zależeć od tego, czy znajdą dla siebie właściwy deck. Na tę chwilę dużo uwagi przykłada się do wszystkich 5 sezonów. Każdy z nich jest przyzwoity, ale wysoki koszt i fakt, że są sorcery, moim zdaniem nie wróży im dużego sukcesu. Bardzo ciekawie wygląda też samo drzewo, które w taliach opartych o konkretny typ stwora będą ciekawym dodatkiem. Merfolki czy różne inne tribale chętnie z niego będą korzystać. Mamy też całą serię legendarnych elementali. Macha, Beza, Igra czy nawet nielegendarny Lynx. Każdy z nich ma kosmiczny value, stosunek kosztu do jakości moim zdaniem wywala przez sufit. Za 4 many, 5-4, wyłącza life gain, wyłącza prevent i ma wbudowany price of progress.
albo za 5 many 6-5 z Wardem, zmieniający toughness wszystkich stworków przeciwnika w 1. Dla mnie te karty są absurdalne, ale podobną kartą w Outlawsach, czyli poprzednim pełnoprawnym dodatku, był Terror of the Peaks, a jakoś nie znalazł dla siebie jeszcze dobrego domu. Natomiast to dopiero początek przegiętych kart. Pojawia się cała seria bardzo tanich ludzików z jakąś opcją. Mistbrief Elder, Mockingbird, Hired Claw, Pawpatch, Rekrut, Keen-Eyed Curator, Hearthbone Butler. To są jakieś szalone tempo karty. Może powstać kilka bardzo ciekawych agro na właśnie naszych małych zającach i innych kicających stworach. Pytanie, które z nich się tak naprawdę przebiją. Najlepiej z tych właśnie małych tempo ludzików wygląda, cóż za niespodzianka, kolor czarny. Iridescent Vinelasher, wchodzący ze swoją kopią po odpaleniu fetcha, będzie sobie po prostu strzelał za 4. Darkstar Augur to w zasadzie Dark Confidant, z tą różnicą, że płacąc 4 będziemy dobierać po 3 karty na turę. Jest też na przykład Scrape Shooter zatrzymany, ludzik 4-4, Reach, który dodatkowo może zniszczyć artefakt albo enchantment. No come on, gdzie są wady tych kart? Patrząc na inne słabe karty, które będą coś kosztować, wymienić warto pewnie Infamous Cureclaw. Kolejna karta, na którą brak mi słów. Jeśli zada obrażenia, będziemy mogli zagrać kartę z czuba, płacąc discardem. Widzę tu potencjał do jakichś tam nadużyć. Nie będę kastował sobie Emrakul za discard karty. Takich value ludków tu jest od cholery. Na pewno przeoczyłem pewnie wśród nich jakiegoś dobrego, ale no pewnie wypadałoby przejść też do kart, które nie są stricte ludzikami. Dostajemy nowy, niezły removal, Fel. Jego czystą wadą jest bycie sorcery, ale zaletą jest koszt i brak warunków, co sprawia, że na pewno będzie grał. Gdyby nie istniało Pick Your Poison, to niezłą kartą byłby też Weardown. Dostajemy też jakieś mass removale, żeby radzić sobie z tą całą małą puchatą chłopotą. Wildfire Hall może nie jest wyjątkowo mocny, ale może się okazać konieczny do grania, żeby powstrzymać to małe agro. No i jest też nowa wrotka z giftem, czyli Starfall. Pojawia się też biała wersja Heroic Intervention, czyli Downstruse, które może przywrócić do życia różne białe napory w formatach takich jak Pionier. Karty klas też wyglądają całkiem. Wśród nich na przykład Artist Talent, który jest na granicy grywalności. Znowu jest ta karta pod Feniksa, tylko pytanie, czy Feniks potrzebuje więcej tego typu kart. No i tu pozwolę sobie postawić kropkę. Mimo że karty do przejrzenia jest jeszcze cała masa, to musimy gdzieś w końcu się zatrzymać. Zapowiada się bardzo mocny dodatek i mam nadzieję, że uda mi się nim pobawić. Dzięki za Waszą uwagę i do zobaczenia za tydzień. Ten gorąc i tempo życia nie sprzyja produkcji odcinków, ale mam nadzieję, że uda mi się już teraz wrócić do normalnego, cotygodniowego tempa. Cześć!